W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich oraz Zarządu Powiatu Koneckiego odbyli wirtualne spotkanie z Anną Gębicką, pełnomocnikiem rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Przedstawicielka rządu zadeklarowała wsparcie dla koneckich gospodyń. Spotkanie miało formę wideokonferencji. Minister Anna Gębicka zwróciła uwagę na dużą rolę kół gospodyń wiejskich w lokalnych społecznościach, a po wysłuchaniu zgłaszanych potrzeb zadeklarowała pomoc w przygotowaniu i realizacji pakietów niezbędnych szkoleń dotyczących działalności i rozliczeń finansowych tego typu organizacji. Bardzo się cieszę, że tutaj jest taka współpraca dobra z samorządem, bo z moich doświadczeń właśnie ze współpracy z kołami gospodyń wiejskich wiem, że to bywa bardzo różnie. Bardzo się cieszę, że właśnie także działacie panie w takiej formule powiatowej rady, bo ja zawsze też zachęcam koła do takiej wymiany doświadczeń, wymiany informacji. Ja też zawsze zachęcam do udziału w tych webinariach, które są organizowane właśnie przez Narodowy Instytut Wolności. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Tak jak powiedziałam, działamy z tymi szkoleniami. Jak będą jakieś pomysły na jakieś kolejne szkolenia, projekty, czy z Instytutem, czy z Ministerstwem, czy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, no to też zachęcam do kontaktu ze mną i będziemy po prostu działać wspólnie. Starostę Koneckiego Grzegorza Pieca cieszy deklaracja pomocy ze strony pełnomocnika rządu. Jednocześnie zapowiada on szereg działań powiatu koneckiego wspólnie z lokalnymi kołami gospodyń wiejskich, w tym być może także kolejne spotkanie online z udziałem pierwszej damy RP. Pani minister zresztą zadeklarowała szkolenia różnego typu, no z uwagi na to, że mamy czas pandemii, pani minister nie będzie mogła przyjechać, ale myślę, że w najbliższym czasie odwiedzi nas, odwiedzi Maleniec, zresztą sama bardzo śledzi naszą stronę Starostwa Powiatowego, widzi jak te koła funkcjonują. W spotkaniu brały udział przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z Kozowa, z Przyłuk oraz z Czarnej. Teraz koła gospodyń wiejskich dostają wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oczywiście to wsparcie trzeba rozliczyć. Na najbliższym spotkaniu mają być właśnie przedstawiciele agencji, ewentualnie jakichś urzędów, biur finansowych, którzy będą tłumaczyć, jak po prostu rozliczyć się z tych dotacji. Jest planowane bardzo dużo szkoleń online dla przedstawicieli kół gospodyń wiejskich. Najbliższe ma być z tego, co kojarzę, 20, pod koniec chyba marca nawet. 27 marca zresztą próbujemy zorganizować Wielkanoc z Polonią rosyjską, z Polonią ukraińską. No, na ostatnim spotkaniu z panią prezydentową online też zaprezentowaliśmy, że jest taki pomysł i liczymy na połączenie z panią prezydentową. Jak wspomniał starosta, w konferencji uczestniczyły także przedstawicielki Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich z jej przewodniczącą Justyną Rupniewską na czele. Osoby zainteresowane włączeniem się w działanie Rady czy skorzystaniem ze szkoleń online dla kół gospodyń powinny kontaktować się z przewodniczącą Rupniewską lub Wydziałem Promocji działającym w Starostwie Powiatowym w Końskich.